Weszła nowa osoba, przystojna i młoda, jej zjawienie się nagłe, jej wzrost i uroda, jej ubiór zwrócił oczy. Wszyscy ją witali, prócz Tadeusza widać, że ją wszyscy znali. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową jedwabną. Gorz wycięty, kołnierzyk z koronek, rękawki krótkie, w ręku kręciła wachlarz dla zabawki, bo nie było gorąco. Wachlarz pozłocisty powiewając rozlewał deszcz iskier rzęsisty. Głowa do włosów, włosy pozwijane w kręgi, w pukle i przeplatane różowymi wstęgi. Pośród nich brylant, niby zakryty od oczu, świecił się jako gwiazda w komety warkoczu. Słowem ubiór galowy szeptali niejedni, że zbyt wykwintny na wieś i na dzień powszedni. Nóżek, choć suknia krótka, oko nie zobaczy, bo Biegła bardzo szybko, suwała się raczej, jako osóbki, które na trzy królskie święta przesuwają w jasełkach ukryte chłopięta. Biegła i, wszystkich lekkim witając ukłonem, chciała usieść na miejscu sobie zostawionym. Trudno było, bo krzeseł dla gości nie stało na czterech ławach, cztery ich rzędy siedziało. Trzeba było rzęd ruszyć lub ławę przeskoczyć. Zręcznie między dwie ławy umiała się wtłoczyć, a potem między rzędem siedzących i stołem, jak bilardowa kula, toczyła się kołem. W biegu dotknęła blisko naszego młodziana, uczepiwszy falbaną o czyjeś kolana. Poślizgnęła się nieco i w tym roztargnieniu na pana Tadeusza wsparła się ramieniu. Przeprosiwszy go grzecznie, na miejscu swym siadła, pomiędzy nimi stryjem, ale nic nie jadła, tylko się wachlowała. To wachlarza trzonek kręciła. To kołnierzyk z brabanckich koronek poprawiała to lekkim dotknięciem się ręki muskała włosów w pukle i wstąg jasnych pęki. Ta przerwa rozmów trwała już minut ze cztery, tymczasem w końcu stoła naprzód ciche szmery, a potem się zaczęły w półgłośne rozmowy. Mężczyźni rozsądzali swe dzisiejsze łowy. Asesora z rejentem wzmogła się uparta coraz głośniejsza kłótnia o kusego harta, którego posiadaniem pan rejent się szczycił i utrzymywał, że on zająca pochwycił. Asesor zaś dowodził na złość rejentowi, że ta chwała należy hartu Sokołowi. Pytano zdania innych, więc wszyscy dokoła brali stronę kusego albo też Sokoła. Ci jak znawcy, ci znowu jak naoczne świadki. Sędzia na drugim końcu do nowej sąsiadki rzekł półgłosem – przepraszam, musieliśmy siadać. Niepodobna na później odkładać. Goście głodni chodzili daleko na pole. Myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole. To rzekłszy, spod komorzym przy pełnym kielichu o politycznych sprawach, rozmawiał po cichu. Gdy tak były zajęte stołu strony obie, Tadeusz przyglądał się nieznanej osobie. Przypomniał, że za pierwszym na miejsce wejrzeniem odgadnął zaraz, czyim miało być siedzeniem. Rumienił się, serce mu biło nadzwyczajnie, więc rozwiązany widział swych domysłów tajnie. Więc było przeznaczono, by przy jego boku usiadła owa piękność widziana w pomroku. Wprawdzie zdała się teraz wzrostem dorodniejsza. Bo ubrana a ubiór powiększa i zmniejsza i włosu tamtej widział krótki jasno złoty, a u tej krucze, długie zwijały się sploty. kolor musiał pochodzić od słońca promieni, którymi przy zachodzie wszystko się czerwieni twarzy wówczas nie dostrzegł nazbyt rychło znikła, ale myśl twarz nadobną odgadywać zwykła myślił, że pewnie miała czarniutkie oczęta białą twarz. Usta kraśne jak wiśnie bliźnięta. U tej znalazł podobne oczy, usta, lica. W wieku może by była największa różnica. Ogrodniczka dziewczynką zdawała się małą, a pani ta niewiastą już w latach dojrzałą. Lecz młodzież o piękności metrykę nie pyta, bo młodzieńcowi młodą jest każda kobita. Chłopcowi każda piękność zda się rówiennicą, a niewinnemu każda kochanka dziewicą. Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieścia i od dzieciństwa mieszkał w Wilnie, wielkim mieście, miał za dozorcę księdza, który go pilnował i w dawnej surowości prawidłach wychował. Tadeusz zatem przywiózł w strony swe rodzinne duszę czystą, myśl żywą i serce niewinne, ale razem nie niemałą chętkę do swawoli. Z góry już robił projekt, że sobie pozwoli używać na wsi długo wzbronionej swobody. Wiedział, że był przystojny. Czuł się rześki, młody, a w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie. Nazywał się Soplica. Wszyscy Soplicowie są, jak wiadomo, krzepcy, otyli i silni. Do żołnierki jedyni. W naukach mniej pilni. Tadeusz się od przodków swoich nie odrodził. Dobrze na koniu jeździł, pieszo dzielnie chodził, tępy nie był, lecz mało w naukach postąpił. Choć stryj na wychowanie niczego nie skąpił, on wolał z flinty strzelać albo szablą robić. Wiedział, że go myślano do wojska sposobić, że ojciec w testamencie wyrzekł taką wolę, ustawicznie do bębna tęsknił, siedząc w szkole. Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmienił, kazał, aby przyjechał i aby się żenił. I objął gospodarstwo, przyrzekł na początek dać małą wieś, a potem cały swój majątek. <grymne>